Siemanko, dzisiaj zajmiemy się rozmnażaniem papierusa. Jest to cibora zmienna. Mam tutaj szczyty ucięte. Jak widzicie przepiękne parasolki. Są mniej więcej tej długości. I będę je ukorzeniał w wodzie. Prawda jest taka, że one powinny zacząć wypuszczać korzenie z tych przestrzeni między liśćmi, właściwie z każdego miejsca powinny wyrosnąć nowe korzenie i myślę, że po jakiś tam tygodniu, ewentualnie dwóch tygodniach będziemy mieli korzenie i później jak wyrosną one troszeczkę większe będziemy przesadzać je do albo hydroponiki, ewentualnie do ziemi. Zobaczymy jeszcze, może część przesadzimy tutaj, część tutaj. Tak naprawdę co będziemy potrzebować? Będzie nam potrzebny pojemnik z wodą. Mamy go tutaj. I tak naprawdę jedyne co musimy zrobić to umieścić te końcówki w wodzie do góry nogami. I to jest jedyna zasada żeby zrobić to do góry nogami, ewentualnie możemy jeszcze też poprzycinać te końcówki. Tutaj są to już zrobione. Tak naprawdę nie będą musiały odżywiać całych liści, a pod wodą one nic zbyt pozytywnego im dawać nie będą. Ewentualnie mogą się też zacząć psuć. To musimy też obserwować i ewentualnie co parę dni wymieniać wodę. Więc co? Wrzucamy do pojemnika z wodą. Witam po około dwóch tygodniach. Jak widać, już wytworzyły się korzenie, nawet wytworzyły się nowe sadzoneczki. Zaraz Wam wszystko pokażę. Może na początku przybliżę. Patrzcie na to. Końcówki zaczęły przesychać, żółknąć, nawet wąsowiec. Ale korzenie są naprawdę ładne. O, tutaj nawet są nowe sadzoneczki. Zobaczmy sobie, co z tego wyszło. Jeżeli chodzi o tą pierwszą, mamy tutaj trzy stożki wzrostu. Odłożę sobie ją na bok. Weźmy kolejne. Właściwie nie wszystkie wypuściły tak dobrze korzenie i stożki, ale każde jakąś tam ma. Tutaj na tej mamy jedną. O, ta chyba najlepiej. Nie wiem, czy będę w stanie to w ogóle rozdzielić teraz. One się już zakorzeniły razem. Zobaczcie na to już jakieś około 10 cm nowe łodyżki i z każdej po kilka sztuk, oh, jakie grube. Bardzo ładne korzenie. Też odkładam. jeżeli chodzi o te dwie ostatnie, to ta jeszcze nie wypuściła nic. Ta wypuściła tylko ładne korzenie, ale jeszcze nie ma żadnych nowych sadzonek. Wkładam je do wody. Te dwie już na pewno będą przesadzone do ziemi, ewentualnie keramzytu. Ta, ta niech zostanie jeszcze w tej wodzie i ta myślę, że też zostanie przesadzona. Tak więc udało się fajnie rozmnożyć papierusa. Jest to naprawdę fajna, szybka, łatwa metoda. Polecam. I co? Ewentualnie zrobimy sobie za jakiś czas aktualizację jak one rosną, a rosną naprawdę szybko, no bo jest to dość szybko rosnąca roślina trochę taki, tak naprawdę, chwast, ale bardzo fajny, bardzo ładny. Teraz to nawet do dwóch metrów wysokości więc może być mocno dekoracyjny. To co, na dzisiaj kończymy? Na razie, cześć, cześć.